Wow. Nie sądziłam, że ten odcinek tak mną wstrząśnie. Nie wierzę w to, że większość odcinka to po prostu wspominki z poprzednich sezonów. Ale cóż zrobić? Zapraszamy do oglądania. Hej wam, z tej strony Pony wraz z Kaczerem. Hejka. I dzisiaj przedstawimy wam omówienie odcinka Stormy Weather 2, który... Nie wiedziałam, co powiedzieć po jego obejrzeniu. Standardowo, jeśli odcinek wam się spodoba, to wbijajcie na social media Kaczera oraz moje. Linki macie w opisie. Zapraszamy już do omówienia. Odcinek rozpoczyna się rozmową Nino i Ali. Dziewczyna ma pretensje do swojego chłopaka, że zamiast iść do niej, obiecał Adrianowi już swoją pomoc. Marinette ratuje tę dwójkę z niezręcznej sytuacji i mówi, że oni mogą spokojnie pójść do mulatki. A ona podrzuci Adrianowi notatki. Nie czujesz, że rymuje? Obok, Chloe zaczyna być wredna w stosunku do Aurory i mówi jej w skrócie, że nie może być dobra, bo skoro raz już została zmieniona w nawałnicę... Wyśmiewa po chwili Marinette. Zresztą... Jak to ma w zwyczaju. Jak nasza główna bohaterka wraca do domu, mówi Tiki, że Chloe miała rację. W ogóle się nie zmieniła. W międzyczasie widać sceny z sezonu pierwszego, jak i drugiego, a ogólnie to większość scen z Adrianem. W tym samym czasie okazuje się, że Natalie czuje coś do Gabriela i zrobi dla niego wszystko. Gabryś mówi, że czuje znane złe uczucie, a Nuru mówi mu, że powinien spędzać więcej czasu ze swoim synem. Gabryś przemienia się i Władca Ciem wysyła swoją Akumę do Aurory i zmienia ją w tytułową Nawałnicę 2. Następnie znowu są wspominki z sezonu pierwszego i drugiego, jak to Adrian mówi o swoim ojcu. Nagle znikąd pojawia się gigantyczny wulkan. Okazuje się, że jest tak duży, że oddala Ziemię od Słońca. Pokazywane są urywki scen z Rudą Kitką i Pancernikiem. Nasi główni bohaterowie zaczynają walkę z antagonistką. Oczywiście nie ma pokazanej walki, tylko pokazane są urywki z poprzednich sezonów i że walczyli już z silniejszymi przeciwnikami. Nagle znikąd nawałnica jest pokonana. Weź mi ktoś wyjaśnij, kiedy to się stało? Ona była na ekranie z jakieś 2 minuty! Dosłownie 2 minuty! Po całej akcji Marii przychodzi do domu Adriana dać mu notatki. Wrzuca je do specjalnej skrzynki i prosi Natalie, by powiedziała, że są od jego przyjaciółki Marinette i że jest to gest wyłącznie przyjacielski. W międzyczasie Adrian myśli o Biedronce, z czego Plak mu mówi, że może powinien zmienić wybrankę serca na tą, co faktycznie go kocha. Przychodzi Natalie z notatkami dla Adriana, mówi to, o co poprosiła ją dziewczyna i wychodzi. Nagle Adriana olśniewa, porównuje pisma z walentynki i notatek dziewczyny i... Tej walentynki nie mogła wysłać Biedronka! No co ty, Adrian, nie powiesz? Naprawdę? Kiedy już wszyscy mają nadzieję, że blondyn domyśli się, że dziewczyna coś czuje do niego... Przecież jest tylko przyjaciółką, jest Luka! To musi być ktoś z innym charakterem pisma. Na głupocie Adriana odcinek się kończy. Dobra, jakby... Nie wiem, co mam wam powiedzieć. Odcinek totalnie skopany według mnie. Po co oni dawali te sceny z poprzednich sezonów? Nie mam pojęcia. Jednak cóż... Nic nie zmienimy. Nawałnicę widzieliśmy przez jakieś 2 minuty, jak nie mniej. To była najkrótsza walka z przeciwnikiem historii Miraculum. A nie, sorry. W ogóle jej nie było! Brak mi słów na ten odcinek. Kaczer, weź coś powiedz, bo ja już nie mogę. Wow, ja też. W skrócie... Wspominki po raz drugi, wspominki po raz trzeci. Sprzedane! A tak serio, cały odcinek jest jednym wielkim odmózgaczem. Tytuł odcinka sugeruje nam, że po raz kolejny przyjdzie nam zobaczyć wielką i epicką walkę pomiędzy bohaterami a nawałnicą. Otóż nie. Nawałnica występuje w odcinku dosłownie na chwilę, stawia sobie wulkan i tyle ją widzieli. Wątkiem głównym odcinka są refleksje bohaterów dotyczące poprzednich odcinków. A co jest w tym najciekawsze? Natalie leci na Gabrysia. O mój Boże, I ship it hard!
Pojawia się też w odcinku sporo postaci drugoplanowych, jak starsza siostra Ali, Aurora i blond włosy ojciec Marii. Właściwie dlaczego się przefarbował? Punktem kulminacyjnym odcinka jest dedukcja Adriana dotycząca walentynki od tajemniczej lożki. Porównuje charakter pisma z kartki z tym na zeszycie od Marii i uwaga, wait for it, nasz blond, całkiem nieprzypadkowo, włosy cynamonowy ponczuś, mówi coś w stylu: ktoś musi mieć podobny charakter pisma do niej. Serio, Adrian? Serio! Jestem zawiedziony tym, że nasz bystry chłopczyk zaznajomiony w szermierce, grze na pianinie i języku angielskim nie potrafi powiązać tak prostej rzeczy. No po prostu brak mi słów co do tego pana. Ogólnie uważam jednak sam odcinek za dość ciekawy, bo różni się od pozostałych. Wygląda jak podsumowanie serii i rozpoczęcie kolejnego rozdziału. Mam cichutką nadzieję, że Thomas nas zaskoczy. No to ja oddaję głos Somponi. Tutaj grał dla was Kaczuś. Zapraszam na mój kanał. Reklama musi być, pa! Dobra, to by było na tyle, jeśli odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie, by wbijać na social media moje i Kaczki. Linki standardowo w opisie oraz zostawcie łapeczkę w górę. A co? Subika też możecie. No dobra, my lecimy, trzymajcie się, kopytko!